No ja dzisiaj jestem przebrany za kominiarza. Przebramy się także za białych siwków. Akurat przykładu nie ma, schowali się. No i co można powiedzieć? A co musicie robić? Kultywujemy tradycję, starszymy dzieciaczki, żeby nie zapomnieli o tym. No i jakoś zawsze co roku pogoda nam dopisuje. Jeszcze nie było takiego roku, żeby deszcz padał. Zawsze jest słoneczko, zawsze jest zmienia atmosfera. I jest świetnie. Zimno nie będzie, pobiegamy trochę. A co, a na przykład co musi robić niedźwiedź? Co musi... Straszyć dzieci. Straszyć dzieci. Żeby były grzeczniejsze przez cały rok. Oj, to mi się to chodzi. No to miały nogi ze słomy, całą jedną drugą. Ładnie, ładnie wyglądało. A teraz młody może już się tyle nie chce tak robić, nie? To i lecą po prostu na skróty, to wypożyczają albo, no nie wiem, ale mimo wszystko tradycja idzie do przodu. Idzie, jest chociaż. I co, wszyscy mieszkańcy biorą udział? Tak. Zobaczycie Państwo tam na wiosce. Chodnie. No wszyscy wychodzą, żeby to nie musieli iść do każdego domu, żeby to im za dużo nie trwało, bo chcą wszystkich, całą wioskę przylecieć. Biali bardziej raczej biją, a czarni odmurzenia, nie? No. To lepiej być kim? No, zależy. Nie? Niektórzy wolą być biali, niektórzy wolą być czarni. W dzieciństwie to tylko siwki mi się kojarzą. Tylko siwki. No dobra. Od jednego. I teraz tak, idzie właśnie, na przykład, to może tak, baba dziad, na przykład baba dziad idzie, mają koszyczek, obok nich idzie miśku z poganiaczem, tak? I idą sobie z koszyczkiem od domku do domku, przy nich chodzi policjant i grajek. A czy wolne elektrony, czyli siwki kominiarze biegają, murzą, obganiają i robią tło dla całej reszty. Bo ja właściwie jako dziecko bałam się tylko siwka, bo siwek bił, biegał i zawsze bolało, a kominiarz tylko murzył, więc ja, myśmy przed kominiarzami się... tych biczów, nie? No i potem któryś wpadł na pomysł, że mogą też mieć bicz, no i od tego czasu i przed jednym i drugim trzeba uciekać. Pomurzony i pobity, nie miała powodzenia, nie? Młode dziewczyny z starymi pannami zostaną, a stare to nie będą miały tej drugie połówki. Nie przestań! Nie ma do dupki!
No, niech dami. Idziemy. Proszę bardzo, dziękujemy bardzo. Wesołych świąt życzymy. Młodzież, wyłącznie młodzież u nas chodziła. No, w innych miejscowościach strażacy albo ktoś to organizuje. Nie po starsi, nie? A u nas wyłącznie młodzież. Zły postój? Dobrze, no to zapłacę wam. Dobrze. Podwójnie, po niedozwolonym miejscu. Tak. Niedozwolonym. Tak myślałem właśnie, że źle stanąłem. Tak, tak, proszę, proszę bardzo. Od paru ładnych lat, czyli może według mnie to tak góra 10, nie więcej, dołączyły do tego korowodu dziewczyny. Dziewczyny, nie? Bo przedtem nie było żadnej baby między nimi, żadnej, nie? Była baba, ale to był ale przebrana. Jak ja to byłam maluśka, no to przecież ludzie kiedyś nie mieli pieniędzy. To w tym koszyku lądowały i jajeczka, i wódeczka, co tam jeszcze? Jakaś kiełbasa na zagrywę. No co mieli? Słodycze. To co ludzie mieli, to po prostu im to dawali. U nas są dziwki od zawsze. Od mojego ojca, z mojego dziadka, mojego pradziadka i tak dalej, i tak dalej. Chodzimy tutaj jak zawsze we Wielkanoc, pierwsze święto. Ja mam akurat szaty z komunii, spodnie białe, robocze i sweterek. A to jest, a ta konstrukcja konia, to z czego jest? No to są wiaderka wycięte, posklejane. Na pasek przyczepione. No to jest siwek nasz.